Ledwo zdążyła się uprawomocnić decyzja o zmianie nazwy Aleje Planu 6, letniego na Aleję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wprowadzona w ramach TZW. Dekomunizacji ulic, a radni miasta Bydgoszczy już przywrócili starą nazwę? W Żytomierzu na Ukrainie odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Polski skreskowane P. Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele nazwy AL prezydenta Lecha Kaczyńskiego i UL. Przodowników pracy zostały nadane zarządzeniem zastępczym wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, wydanym na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wojewoda, ogłaszając 12 grudnia decyzję w zmianie nazw ulic, mówił, że przywrakana jest dziejowa sprawiedliwość. Decyzja została ogłoszona 13 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i uprawomocniła się po 14 dniach. Z wnioskiem o przywrócenie starych nazw ulic na sesji wystąpiła grupa radnych PO, uzasadniając to wolą mieszkańców. Dekomunizacja ulic to dokończenie procesu, który zaczął się dawno temu. Chodzi jednak o to, że często nie pytano mieszkańców, czy życzyliby sobie. Nazwa AL Planu 6, letniego odnosi się do planu, którego oficjalnie był określany jako 6, letni plan rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na 1950-55. Znaczna część osiedla Kapuściska w pobliżu alei została wzniesiona w trakcie realizacji planu 6, letniego. Z kolei bloki przy ul. Przodowników pracy na tym samym osiedlu powstały na przełomie lat 60. i 70. zeszłego stulecia, a nazwa ulicy nawiązywała do TZW. Socjalistycznego Współzawodnictwa Pracy. Do tej sytuacji odniósł się na łamach tygodnika bydgoskiego radny PiS Paweł Bokiej. Stwierdził, że realizacja planu 6, letniego była okupiona cierpieniem tysięcy Polaków, a czasem nawet śmiercią, przede wszystkim TZW. Żołnierzy górników, przypomniał też, że wysyłanie ludzi do kopalni węgla bądź uranu było rodzajem kary za brak chęci współpracy z komunistycznym aparatem. Wdowy po tych górnikach żyją w naszym mieście do dziś, dodał. Ostatecznie za zmianą nazw ulic i przywrócenia dawnych nazw zagłosowało 15 radnych koalicji po SLD, a przeciwnych było 12 radnych PiS i jeden niezrzeszony. Wcześniej imię Lecha Kaczyńskiego miał nosić most przez Brdę? Taką decyzję w sprawie dopiero mającego powstać mostu podjęli radni Bydgoszczy 14 kwietnia 2010 r. na wniosek prezydenta Konstantego Dąbrowicza, Niezrz. Jednak 27 listopada 2013 rok, gdy zbliżał się moment otwarcia mostu, Rada Miasta głosami radnych PO i SLD, przy sprzeciwie radnych PiS, uchyliła decyzję i zdecydowała, że przeprawa będzie nosić nazwę Most Uniwersytecki, gdyż jest on częścią trasy uniwersyteckiej.